Siemanko, ten film trwał za długo, więc druga jego część będzie za tydzień i mówię to na początku, ponieważ zdecydowanie więcej osób ogląda początek filmu niż koniec, a teraz po prostu zapraszam do oglądania. Siemanko wszystkim, dzisiaj jest 3 grudnia i przy okazji to są moje urodziny, a poza tym to dzisiaj byłem na zawodach wojewódzkich, finale województwa, zawodów międzyszkolnych w badmintonie i zajęliśmy 3 miejsce w dwuosobowej drużynie ze mną, więc po prostu tak mogę się tym pochwalić. Przy okazji to mam medal z tego, tak trochę się nie postarali, nawet nie jest napisane z czego, ale ważne, że jest. O, i tak jakby ktoś nie wiedział, to tak wygląda rakietka do badmintona. Z badmintona gra się lotką. I to się nazywa badminton. Badminton. Tu gdzieś będzie. A nie babington i inne takie. Dobra. I dzisiaj, czyli dzisiaj, zaplanowałem sobie, a właściwie bardziej to tak mi wyszło, bo jutro w środę mam normalnie badmintona i coś jeszcze do szkoły muszę porobić, a w czwartek no muszę to jeszcze zmontować, wrzucić. Wrzuca się i tak w nocy, a czasami miałem taką sytuację czy dwie, że się nie wrzuciło, coś się zepsuło z internetem, więc wolę nie ryzykować i nagrywam teraz. Niestety przy okazji przy tylko sztucznym świetle, jakim są lampy w moim pokoju, bo jest już ciemno, bo jest 20:17. I dzisiaj właśnie robię dla was Q&A. No chyba nikomu nie muszę przedstawiać, co to znaczy. Ja po prostu odpowiadam na wasze pytania, które zadaliście. I zapowiedziałem go na YouTubie w komentarzu pod filmem 2 tygodnie temu. I na YouTubie jest mało komentarzy, tak z 5-6 może. Ale za to potem zapowiedziałem to na Instagramie kilka dni później. I tam mam już ze 140 komentarzy, co w ogóle nie wiem skąd to się wzięło, ale będę miał na co odpowiadać. I jeśli jakiś wasz komentarz się nie pojawi, w sensie odpowiedź na niego, znaczy jak będzie się powtarzał po prostu, to nie, ale jak na coś nie odpowiedziałem, nie zauważyłem, czy nie zdążyłem po prostu, to napiszcie go w dole na komentarzu, to po prostu odpowiem na niego, odpowiadając na wasz komentarz. A teraz już możemy zaczynać i zacznę od komentarzy na YouTubie, z YouTuba, no bo to jest film na YouTuba, więc jak ktoś się postarał na YouTubie, to ma pewność, że będzie. No więc, dobra, mam pierwsze. Fajny film, Q&A. Ile jeździsz na hulajnodze? No teraz to z 3,5 roku, nie pamiętam kiedy był pierwszy tail whip, ale to było chyba w czerwcu 2016, coś takiego. Od tego liczę, chociaż wtedy i tak nie jeździłem zbyt dużo. Bardziej się bawiłem jeżdżeniem po skateparku niż progresowaniem. Ale niech będzie, że te 3,5 roku. Dream trick, best trick. Może Braai Buttercup? Coś takiego. A taki na razie, który mogę zrobić, to flareczkę, którą... Albo zresztą nic o niej nie mówię, bo były pytania. 3. Ulubiony rider polski i zagraniczny. Polski definitywnie Bartek Oskroba, a zagraniczny. Tu jest ciężej, bo najbardziej lubię chyba teraz Cody'ego Floma i Jarda Colwella. On ma świetny Web Edit 2. Dostaniecie tu w kartach. Tu w kartach. Tu dostaniecie ten film, ten jego edit, bo jest po prostu idealnie zrobiony. Wszystko do muzyki. I przyjemnie się ogląda i triki oczywiście też są kosmiczne. Dalej. Pytania do Q&A. Będziesz kiedyś na skateparku w Tychach lub Wieluniu? Może kiedyś będę. Best park trick. Czyli mój buttercup przez backflip, przez 3-6 braai flip. Chociaż teraz to już mam whip rewind kickless, może
Nie mam pojęcia jakie jest ocenianie przez sędziów na zawodach, które triki są jak punktowane, więc nie powiem wam dokładnie, co jest moim najlepszym trikiem. A ulubiony triczek, o ulubiony, chyba backflip, może być backflip. Best street trick, no nie jestem pewien, ale jakieś albo boardy do czegoś, albo backflip. Best flat trick, no chyba finger, tak mi się wydaje. Twój ulubiony trik pod street, board slide, przyjemny, nie muszę się spinać, nic. W jakie grasz gry, na przykład na telefon? No to grałem w Brawl Stars, znowu wróciłem do Brawl Stars, bo miałem długą przerwę, tak sobie. Poza tym True Skate to jest najlepsza taka extreme gra na telefon moim zdaniem. A na komputerze tak bardzo długo gram w CS-a. W sumie od kilku lat. Jakiś czas temu też kupiłem sobie BMX Street Pipe. A już mi się nudzi, bo nie ma żadnych misji, niczego, tylko po prostu się jeździ. Więc jak nie ma co przechodzić, to się po prostu zaczyna nudzić. Dalej, czy tu coś dalej jeszcze było? Na pewno było, bo pamiętam, że było. Tylko czy ja to... może tu. Jeśli miałbyś dołączyć do jakiegoś teamu, to który byś wybrał? Znaczy, co ja się tu zastanawiam? No zdecydowanie Mad Gear. Najbardziej wolę Mad Geara. Ewentualnie Apex, ale z Apex ma... W sensie, no słabsze community ogólnie. W Mad Gearze, no nie wiem jak to wyjaśnić. No po pierwsze części, po drugie fajni rajderzy i ogólnie na YouTubie co się pojawia najwięcej. I tyle. Dalej, chyba jeszcze sprawdzę, bo to miałem screeny z YouTube Studio, żeby mi nie zniknęły, nie zginęły te komentarze. A teraz, bo ktoś odpowiedział też na ten mój komentarz stricte o tym. Chciałbyś jeździć dla Scootiv? Raczej nie. Nie lubię Scootiv, nie lubię tego sklepu i ogólnie uważam, że to jest niezbyt taki rzetelny sklep. I tyle. Nie kupiłem jeszcze nic na Scootiv. Wszystko kupuję na Skate Pro. Dobra. I teraz przechodzimy na Instagrama. 163 komentarze. To zacznijmy od góry. Jedziemy od góry. Ulubiony skatepark. Awe Park jest niezły. Ale lubię też swój, bo jestem przyzwyczajony. I skating park też jest spoko. Jaki jest twój wymarzony set? Tytanowa kierownica z Mad Geara i deck albo Mad Geara, na przykład Bartka Oskrowy, tylko szkoda, że jest czarny, bo lubię mieć kolorową hulajnogę. Albo Apexik, a reszta jakieś koła z Rivera pewnie. I reszta by się dostosowywała potem. Albo dobra, dwa, dlaczego hulajnoga? Bo tak, ja kiedyś wytłumaczę moją historię z hulajnogą w osobnym filmie, tak kompletnie. Miałem hulajnogę dla dzieci metalową, a kuzyn jeździł na desce i ogarniał trochę temat, więc uczył nas bunny hopów i tak dalej. Dlatego jeździliśmy z nim czasami po skateparkach i tak się przyzwyczaiłem do tego, że zacząłem jeździć bardziej. No i oczywiście to lubię, bo mi się spodobało. Skate Pro czy Scootiv? Skate Pro, oczywiście. Aha, bo miałem iść od góry. A tu jest załaduj więcej od góry. Sora. To jest wszystko dobra, to jest wszystko. Jedziemy. Ole, jeździsz na hulajnodze? Tak. Nie ma pytajnika, to co ja będę odpowiadać? Powiedz swój wymarzony trik, który zrobiłeś. Wymarzony? Może buttercup? Każdy z takich bryflip, buttercup, backflip to były wymarzone zanim zrobiłem. Takie wymarzone, ale wiedziałem, że zrobię. Że są spokojnie takie łatwe w miarę. No wiecie o co chodzi. Nie takie wymarzone, że double flara i zrobię ją może za 5 lat, jeśli zrobię. Tylko takie, które mam szansę zrobić w przeciągu roku. No. Jaka jest twoja ulubiona firma hulajnogowa? Mad Gear. O, nawet jest odpowiedziane na to.
ile kosztowała twoja hulaja? 1800, jakby zebrać części w sumie teraz. Jest warta moja hulajnoga. Ile masz lat? Od dzisiaj 17. Przez kogo chciałbyś być sponsorowany? Do matki, no logiczne. Are you making a living out of scootering now? Unfortunately not. But I would like to. No oczywiście coś tam dostaję jakieś z YouTube'a w końcu. Fajnie by było coraz więcej i coraz bardziej się w tym rozwijać. Do której chodzisz klasy? Druga liceum. Do Q&A. Ja już zacząłem po angielsku czytać przez ten poprzedni komentarz. Jaka była twoja pierwsza hulajnoga? CMA Sports. Jeśli znajdę, to będzie tu. Jej zdjęcie. Nie! Nie potrzebujecie zdjęcia. Chwileczkę, zaraz ją przyniosę. I teraz, o, teraz będzie magiczne, magia. Będzie pierwsza próba, bo nie będę chciał powtarzać. Dobra, nie wiem czy zadziałało. Jest bez kółka, z banankiem, trzęsącymi się sterami i systemem kompresji, a właściwie jego brakiem. Odłóżmy to, żeby się nie rozwaliło i nie rozwaliło tu niczego. No i nie wiem czy mówiłem, ale też zakurzona. Dobra, idziemy dalej. Jest pytanie, którego nie było. Pozdrowisz mnie. Pozdrawiam cię, Cheetosek, przez 3. Ło, to jest ciekawe. Jak reagują twoi rodzice na twój poziom jazdy? Pozdrawiam. No, bardzo ich cieszy, że jeżdżę tak dobrze. W sensie dla nich dobrze, dla mnie też dobrze, ale niekoniecznie dobrze, bardzo dobrze ogólnie. W każdym bądź razie raczej mnie podziwiają. Mój tata tym bardziej, jak mu pokazuję zwykle wszystkie nowe triki, jakie robię. Chociaż w większości, nie no, niektóre pamięta, ale czasami jest ich tyle, że już nie da się pamiętać. No i edity też oglądają mojego YouTube'a czasami. Więc dobrze reagują. Ile waży twój set? I teraz nie wiem, bo cała hulajnoga jako pierwsza z Mad Geara VX7 Extreme ważyła 3,6. Pękł mi widelec, kupiłem SCS-a i nowy widelec, to ważyła 3,8. Pękła mi kierownica, zmieniłem na chwilę na tą z dirtowej i ważyła 4. Potem jedyne co zrobiłem, to zmieniłem kierownicę na czerwoną, tą z Azteka i myślałem, że będzie ważyć 3,8, no bo ta kierownica ważyła podobnie co niebieska. I sprawdziłem na wadze, że było chyba 3,4 czy 3,2, coś takiego. Więc teraz nie wiem, czy mam zepsutą wagę, czy coś, te obliczenia były złe, ale niemożliwe. Więc nie wiem dokładnie. Planujesz dalej się rozwijać z hulajnogą? I pozdro Simba. Dzięki i oczywiście, że tak. Rozwijam się nieustannie, jeśli mogę. Czy planujesz coś innego niż hulaja na swoim kanale? Może jak albo mi się coś stanie, że przestanę jeździć, albo po prostu przestanę jeździć, jak będę starszy. Ale zamierzam to robić cały czas. Może coś będę dodawać do kanału, żeby był urozmaicony, ale wiem, że większość widowni jest za hulajnogami, więc tym bardziej tego nie będę zmieniać. Czy twoim kuzynem jest małpa Kacper Banarski? No? Nie wiem jak ty to znalazłeś, ale ta. Dlaczego na swoją pierwszą hulajnogę wziąłeś MGP? 3 pytajniki. Nie jako pierwszą, tylko jako trzecią. Pierwsza była ta, którą przed chwilą pokazałem. Druga była Grid Flux 2. A potem mój tata sam zaproponował, żebym sobie kupił wyższą, albo że on mi kupi wyższą, że się złożą, więc na trzecią wybrałem Mad Geara VX7 Extreme. W końcu była obniżka, co prawda, nie, no jakieś 200 z 1500 na 1300,
I mi się podobały, kolorki były różne, ale to też nie dlatego, bo Mad Geara zacząłem lubić najbardziej, więc też dlatego jest dobra, była dobra i się sprawdzała jak najbardziej. Co cię motywuje do nagrywania odcinków? Pozdrawiam najlepszego youtubera. Dzięki, masz serduszko. Po prostu zacząłem nagrywać. Lubię nagrywać teraz, po prostu lubię. Przy okazji, że jeżdżę, wiem, że ludzie na to czekają. I więc tym bardziej, że jak sprawia mi to frajdę, no to nagrywam, tak? Czy będzie seria taka z nauczania trików, jak ma Bartek Oskroba? No nie będę kopiować Bartka Oskroby, jak tak robi. Ja odpowiadam na komentarze. Jeśli chcecie, żebym wam pomagał i chcecie wysłać do mnie jakieś filmiki, to możecie to robić na Instagramie, a Instagrama mam tu. I wtedy na wszystko wam odpowiem, wtedy nie będzie tak, że musicie czekać i może zdążycie wylądować ten trik już zanim ja to wsadzę, tak jak Bartek Oskroba pewnie ma ogromną ilość tych filmów i tym bardziej nie powtarza wtedy tej ripów ileś razy, a jak wy do mnie będziecie wysyłać cały czas, no to będę mógł na każdy błąd odpowiadać inaczej, w sensie cały czas odpowiadać każdemu, nawet na te same błędy, więc to też będzie miało większy sens. Nagramy kiedyś skuta i jestem streetowcem. Wiem, że jestem streetowcem, bo pamiętam, że masz skuter czeka na moim kanale. Możemy kiedyś nagrać skuta. Z jakiego triku sklejonego najbardziej się cieszyłeś? Trudno powiedzieć, bo nie pamiętam tam do końca i moje cieszenie się wygląda często wewnętrznie. Bo na przykład wiem, że zaraz ten trik zrobię i to kwestia czasu, a i tak się cieszę. No ale może Buttercup, tak mi się wydaje. Czy będziesz próbował fronta? Pierwszego fast fronta, jakiego robiłem we freestyle parku ze średniej rampy do gąbek i zrobiłem tam półtorej front flipa i wylądowałem na twarz do gąbek. I tam mógłbym próbować, tam dobrze mi się robiło, ale w skating parku za ostry jest ten kąt flyboxa i nie idzie mi odbicie się mocne do front flipa, dlatego jakoś nie mam presji, żeby próbować, żeby to wytrenować na razie, więc kiedyś na pewno, ale wolałbym bardziej płaskiego flyboxa i bardziej w sensie płaskie rezi, żeby było. I tak kończymy pierwszą część pierwszego Q&A, jaki zrobiłem. Zapraszam na drugą część za tydzień, więc to tyle z dzisiaj. Dzięki za oglądanie i widzimy się właśnie za tydzień. Narka.